Dzień dobry, pozdrawiam Bonko Live. Słuchajcie, gram w King's Arthur Gold. Widzom, niektórym dziś pokazuję po raz pierwszy gierka, które graliśmy parę lat temu. Bardzo się spodobała wtedy, bo jest za darmo. Od Polaków, tego samego gościa, który stworzył Soldata. I słuchajcie, zmienimy sobie tutaj na tego rycerza. Zaczynamy grę. Gra polega na tym, że mamy dwie drużyny, czerwoną, niebieską. Mamy trzy klasy, czyli warriora, fightera, rycerza. Mamy także łuczników i mamy także budowniczych. Zobaczcie, że to jest bardzo mała mapa. Specjalnie ją wziąłem na start, żebyście zrozumieli zasady. Więc ona polega na tym, że wpadliśmy tutaj. I oni teraz, moi drodzy, my powinniśmy tutaj zabarykadować się jak najszybciej, żeby nie można było przejść z flagą od przeciwnika do bazy, nie? Zobaczcie, teraz tak, gdzie są nasi inżynierowie? Ja tutaj biorę sobie warriora. O, drzewo ktoś przewrócił. Oho! Nie, 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 nie. Dobra, pokonali mnie. Widzicie, już budują, już widzicie? Tutaj już inżynier buduje. Coraz wyższą budowlę robi, że będzie to taka wieża, którą niestety będzie dla nas wielką przeszkodą. Ja wezmę sobie łucznika może. Oho! Czekajcie. Będziemy strzelać z łuku, tak? Oho! Strzelamy w nich. Dobra. Będą dostawać. Oho! Nie, 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 łucznicy we mnie strzelają. O kurwa, a! Dobra, to patrz, patrz, stoją tutaj. Zobaczcie, skurczybyk. Tutaj jest, ja w niego zaraz strzelę, moment. Oho, no ładnie robią. O, patrz, 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 jak stream snipe. Ej, bo oni robią base camping. Gnoje! Nie róbcie base camp. Kurde! Niebieski team wygrał. Za mała mapa jest, moi drodzy, uważam. Musimy zmienić mapę. Dobra, bierzemy to bierzemy. Tą pierwszą głosujcie. Chodźcie, będzie może lepiej, lepsza mapa będzie. Ta mapa słaba. Ta mapa taka była se. Za mała, uważam. Chyba, że następne też będą małe. O Jezu, też mała, ale można troszeczkę lepiej pobudować wertykalnie. O nie, oni spadli niektórzy. Dobra, budowniczy, moi drodzy. Budowniczy. I budujemy. Dobra, kopiemy. Ja tutaj kopię. W dół. I od razu będziemy musieli dostać kamień. I z kamienia będziemy budować jakieś fajne rzeczy. Henryk Henkiewicz, tak. Dobra, on już tu zbudował, z tego co widzę, pierwsze. Ja robię drabinkę od razu. Dobra. Żeby można było przejść. I jedziemy. No tu trzeba zrobić schody. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Ej, tam trzeba, słuchajcie, tu trzeba zaporową zrobić ścianę. Dawaj. Schody. Drzwi. Czekaj. Dobra. Okej, to jest spoko. Capture the frag. Ja tutaj zbuduję od razu. Oho. Dobra, i oni tam już, czekać, bo oni tam pójdą zaraz kolejni. Ci idą w dół. Oni się tam rżną, że tak powiem, zażynają się. Dobra, tutaj musimy zrobić drewniane.
A i tutaj już nie, tutaj musi być, dobra, więcej kamienia potrzebujemy, dobra, to ja idę. A oni tam biją się, dobra, dobra, ja tutaj taką wieżę zrobię, ona będzie wystarczająca, panowie. Ona będzie okej. Dawaj, 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 kamień. Kop ten kamień u góry. Dawaj go więcej, dawaj go więcej. Musimy zbudować, moi drodzy, ścianę. Kop, 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 kop. Dobra. I teraz tak. To trzeba umocnić, bo ta wieża niestety nie jest w całości zrobiona tak, jak ma być. Ja teraz zrobię wieżę. Ja ją wykładam, jak widzicie. Ktoś, czekaj, co się stało? Aha. No to trzeba to rozwalić. I to jest umocnione. Dobra, to już jest umocnione. Oho! Ktoś zaczyna tu podkładać bomby jakieś. Dobra. Idźcie tam, chłopaki. Nie, co ty robisz, Karolek? Impostor jesteś. Mogę kupić miny. Ej, dobra, mogę miny pod... Mogę bombę podłożyć gdzieś tam? Poczekajcie, jakbym tam poszedł i bombę podłożył im. Pokażcie tą bombę. Jak oni mają bazę? A, oni na dole walczą. Dobra, dobra, ja idę teraz, zmieniam klasę. Nie, ja bym tu zbudował coś. Moment. Ała! Dobra, jestem tym. Idę. A, no i to żeście zrobili, no. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Aha, aha. O kurwa! Kto to nam tam z katapulty ktoś wywalił? Tego nam jednym czterech naraz ubił. Co to za gość? Dobra, dawaj to. A, dobrze, siadło. Siadło. Dobra, mam golda. Ile mam golda? O nie, bomby nam... Bomby poszły. Ajajajajaj. Ty, bazę nam rozdupcyli. Dobra, nie, to... Ta pierwsza? O kurde, co to będzie? To trzeba obudować całe. Dobra, builder. Dobra, biorę drewno, ścinam. No, będzie ciężko. Ty, oni już mosty robią tutaj. Ty, już profesjonaliści normalnie się dobrali do tego. Aha. Nie no, ja muszę tutaj kamień zdobyć. Oho! Co się stało się? Czemu nie mogę tu? Bo nie ma jak złapać chyba. Nie ma do czego. A tu? Czemu nie mogę? Pomiędzy? Ciekawe.
Nie wiem. Ej, ale tutaj... Co? Ej, mamy gorszą bazę, oni mają wyższą. Dobra, ja tu muszę powalczyć. Ja tą wieżę tu zrobię odpowiednią. Aha. Co tu się dzieje? Ty, idą czerwoni do nas! Nie! A! Aż tu, skilofa, skilofa mu! Kurde. Dobra, trzeba tam iść, zmienić postać. Szybko, szybko. Dobra, odzyskałem. Ale żeś. Oj. Dobra, to trzeba ubudować to na nowo. Come on, ludzie. Dawać to jeszcze raz. Ja to zmieniam na budowniczego. O kurwa. Rozwaliłem drabinie, na której byłem. No dobra, no tak się zdarza. Dobra. O? Nie. Zostaw to. Dobra, zaraz spokojnie, zaraz to. Nie. Nie! No kurwa! Kto mnie tam? Tu nie można nic zrobić. Dobra. O kurwa, nie! Bo tu jest drabinka! Nie! Dobra. Spadł. Dobra, cicho. O nie! Czerwony ukradł! Dawaj to gnoju! Chciałem od dołu zrobić przejście, bo chciałem to złoto wykopać, ale się tak chyba nie da. No, tutaj niestety. Dobra, ja to muszę ulepszyć. Widzowie, bo ty wy nie macie tutaj żadnej bazy. Nie robicie tej bazy tak jak trzeba. Aha. Dobra, rozwalony. No, a tu? O kurwa! A, rozwalił mnie, drewno miałem przy sobie. Co tu wszystko poszło? Nie! Taki... Przeciwna drużyna lepsza. No nie, no pozostaje jak tylko i wyłącznie wziąć łucznika chyba. Dobra. Dobra, ja idę pokazać wam, jak się też fighterem tam wchodzi na froncie. Też jest fajna rozgrywka. Dobra, patrzcie.
Czerwony team wygrał, nie gadajcie mi nawet takich rzeczy. Dobra, bierzemy tą pierwszą, dawaj tą pierwszą. I teraz będzie dobre. Musimy się przygotować. No, dawaj. No. Pokaż to. Drewno. A, ja idę od razu kamień kopać. O kurwa! A! Dobra, cicho. Jest początek rozgrywki. Dobra, ja tu biorę. Kapalnia jest. Czy będę na PGA? Będę na PGA. Czy będę retro Pokémony przechodził? Na razie nie ma tego w planach, ale chciałbym kiedyś. Tam już jest walka? Pokażcie. Jest, jeszcze nie. Kurde, gość z drewna robi ścianę, no chyba się oszalał. Pokaż to, jak to tam idzie. Jak oni tam zbudowali, a oni to tak zamknęli. Ja to też tutaj zrobię, ja to też wzmocnię zaraz. Tylko ja tutaj... Co tam się dzieje? Ej! Totalna rozwałka! Ej, oni tutaj oni tu taką ścianę robią! Co tam się dzieje? O kurde, co jest? Czemu ja padłem? Co to jest? Co mnie zabiło tutaj? Bąkoń, Sienkiewicz? A, bo jakieś kolce ktoś tam, kurde, położył. O, tu są kolce kogoś! Kurde! No... Dawać. No to tam wierci. Co to tam takie wierci? Aha. Dobra. To już mamy. Tu musimy teraz zmniejszyć, dobra. Ja muszę tą flagę... Odpowiesz, na to ci odpowiem. Czy kiedyś będzie Simday? Kiedyś będzie, odpowiedziałem. Oni tam, moi drodzy, walczą. Ja tutaj sobie na spokojnie wzmacniam. Coraz bardziej. Ja to zaraz tak ładnie tutaj ogarnę, że... Hop, hop. Patrzcie. Teraz zrobimy tak. Tu zrobimy ścianę mocniejszą. Oho.
No to pięknie ktoś tutaj wyjaśnił. No dobra, to trzeba teraz powiększyć tutaj ścianę, pogrubić tu. Oho! Oho! On chce tu przejść! Nie mogę ich tu wpuścić! Panowie! Pomocy! Biją mnie tu na dole! Pomocy! Patrzcie co robią! Musicie tu iść na dół! Ja jestem zamknięty! No dobra. No i jessa. O, idzie kolejny! Oho! No wie, nie, nie. Dobra, dobra, jest okej. Odejdź stąd. Mhm. Dobra, potrójne schody. Znaczy te drzwi. To. A, kurde! Padł jak na Mariole spadł z nieba. Tu w czerwony jest ukryty. On... Uważajcie, uważajcie, przy naszej fladze jest. O! Dobra. Ale gnój, ja tu muszę fosę zrobić, żeby tu nie mogli wchodzić. Szczerze, to w ogóle po co tutaj wejście? Ja bym to całkowicie zamknął. Wszyscy w fighterów! Wszyscy w fighterów! Dawać, dobrze. Oho! Oho! Bitwa. Dobra, i tu trzeba rozkopać to teraz, żeby tu były trapy, żeby oni wpadali. O nie, dziurę zrobili! Dziurę zrobili! Szybko łatamy! Nie, nie, nie! Ja to łatam! Co tam za bomby idą na łeb? Dawaj kamień, dawaj kamień! Kurde, ale ten inżynier to ma roboty tu! O kur... Suicida walnął ktoś. Ty, ktoś bombę rzucił i w ogóle ubił. Ja szybko to buduję. Nie no, kurde, bomby zrzucają ciągle. Musimy się musimy... A, biorą, biorą. Biorą! Wziął, spada, spada! Dobrze, spadł. Dobra. Kurwa, ale nie mogą być te bomby, one są tak mocne. Skąd oni te bomby ciągle mają? Oni je kupują na pałę, na potęgę. A my nie mamy żadnego sklepu tutaj. My musimy wybudować sklep. Aj, wygrali. Aj, widzowie, widzowie, dawać tego w pośrodku tą mapę. Zmieńcie się teamami jakoś, weźcie teraz, każdy niech idzie do innego koloru, nie pomiksujcie się jakoś. Bo kurde, jest niezcywilizowane składy są. Musimy się wymieszać trochę. Połowa ogarnia, połowa nie bardzo. Pokażcie tą mapę. No jest okej, okay. Ja zrobię tunele. Ja będę, moi drodzy, szczurzym królem.
Bardzo dużo kamienia tu jest. Dobra, idę to już zbudować. Tu nie... Drzewo trzeba ściąć. Dobra. No nie no. Oho, będzie rozkopywał gość. Gość tu chce rozkopywać. Pianę. Ej, gość kopie, idzie do wa... Ja pierdzielę! No nie wytrzymam z wami. Jezus, kim ja gram? Tam są normalni gracze, ja mam po samych początkujących. Nie możemy się zmik... Dobra, ja idę do innego teamu, ja to mam w dupie. No nie no, przekopał chłop normalnie przez ścianę i wygrali. No ja cały czas mam ten sam team, no. Change team. Weź inny tryb. Nie, ten jest najfajniejszy. O Jezu. To proszę was, dobra, change team. No nie mogę. Co? Taka krótka... Co? Co tu jest grane? What the fuck? Ale gówno. Ale gówno mapa, powiem wam szczerze. Oni już budują, bo chcą mieć przewagę terenu. No dobra. To jak Fortnite. Ale to nie Fortnite. A tu już jest koniec mapy. No dobra. A, no i już bomba i poszła w oko. Dobra, słuchajcie, to nie może być tak lekko. Ja to biorę, ja tam wjeżdżam. Dawaj, ja biorę fightera. Knight, dobra, patrz teraz. Idę tym fighterem, kurwa! Dawaj. Aha, no i nie mamy tutaj... Budujcie te... Jezus Maria, no nic, no musicie, no nie, nie mamy inżynierów. A ten tutaj z jakiego drilla ma?
O kurde, rozdupcyłem coś chyba. Sklepik rozdupcyłem. Sorry. Sorry. No nie, no jeden chłop przychodzi i wszystkich... Oni mają tego korwo, on po prostu wie jak grać. A reszta tutaj siedzi, a ja muszę wziąć tego fightera. O. Oni ładniejszą wieżę mają. Nie mogę tak dopuścić do tego. Inspektor BHP lepiej zbudował tam. Aha. Dobra, widzowie. Tam jest fejkowa ta, dobra. Bo to działa, moi drodzy, ta kładka działa tak, że jak ona jest czerwonego koloru, to tylko czerwoni mogą po tym chodzić. A niebiescy spadają w dół. Oho! Ała! Czemu oni strzelają? What the fuck? Co to za moc? Mam problemy finansowe, bardzo bym chciał fifkę. Wiesz co, dla ciebie to będzie najzdrowsze, jak po prostu nie kupisz FIFY, wiesz? To będzie dla ciebie najzdrowsze. Najlepsza rzecz, co możesz zrobić. Nie kupować FIFY. I wszystko się jakoś ułoży, wiesz? Wszystko będzie dobrze. Ja pierdzielę, bez zabezpieczenia liny, moi drodzy, pracowałem. Nie było BHP. Trzeba mu odebrać tą flagę. Serio? O kurde, oni od... Ale się rozdupcyło wszystko. Ajajaj. No nie mam, ja ciągle jestem w teamie, który kurde nie umie budować, no. A ja sam nie jestem w stanie, to musi kilku być inżynierów i zacząć budować poważnie. No. Ej, żubr tam jakiś łazi. Praca, praca. Work, work. To jest złoto. Właśnie, ja za złoto coś muszę kupować.
Co ty robisz? Oho! My jakieś dwie wieże tu robimy, widzowie. Dobra. Jedziemy, jedziemy, panowie. Pchamy, pchamy tam, dobrze, dobrze. O kurde, oni już idą tam. Ua! Dobra, wiecie co? Ja tutaj, ja muszę chyba tam porobić troszeczkę. Archera wezmę. Będę strzelał do nich, dawaj. Aha. A my tak skaczemy. A i od dołu weszli. Ten korwo to jakiś kurde wyjadacz. O, idą od dołu, idą od dołu. Dobra, wojownik, fighter. Dobra. A, dobrze. Tutaj, bo to fajterską, to trzeba fajterować z nimi. Gdzie jest nasza flaga w ogóle? A, ona jest tam zablokowana. Dobrze, dobrze, dobrze. Wiecie, co zrobimy? Ja muszę tą flagę naszą bardziej jeszcze zablokować. O kurwa, no ale oni sobie w ogóle przejście zrobili do nas. No, ale oni już taki base raping robią, my nie jesteśmy w stanie się zespawnić. No. Ja tutaj jak najszybciej to ulepszam. Wzmacniam, znaczy się. Dobra. A ci od dołu próbują iść. Kurde, gnoje. Dobra. Ja im tam podkopię to. Dobra, patrzcie, ja tutaj mam tajną misję. Ciu, ciu, ciu. Cicho, cicho. Ja ich tutaj zrobię. Cicho, cicho. Cii.
A kamieni potrzebujemy. Mamy kamienia. Dobra. Dobra. Ja tutaj to na bieżąco tu robię. Nie! Gigabombę mi na łeb spuścili. Jezu. Gigabomba poszła fest. Nie no, rozpierdziel totalny. Jaką oni budowlę mają, a jaką my. Ale to też fighterów mają dobry, nie? Że ja nie jestem w stanie nic z nim zbudować, bo nie mamy fighterów, którzy nas bronią. No. Dobra, ja biorę fightera. To wystarczy przycinać, przytrzymać tylko przycisk. Ej, ale kurwa, wy niektórzy jesteście fajne szmaty, nie? Że wy normalnie wiecie, że przegrywamy i w namiot na spawnie strzelacie. To już jest takie basecaping taki, już takie chamskie to jest po prostu. A, no ten gość, jak on się nazywa? No siedzi i wali tutaj prosto w ten. Base raping. Nie! Uciekaj z tą bombą. Dobra. Dupa. Dobra, górnika tu trzeba jakiegoś, żeby on tu przyszedł. Niestety. No nie możemy tak grać, widzowie. No, znaczy mi się nie chce grać ciągle przegrywając, bo się nie chcecie zmienić, nie? Ja wiem, że jest wam wygodnie wygrywać, ale moglibyście się pomieszać po prostu, że trochę ludzi by poszło do innego koloru, drugi do którego, ale tak to jest nudne po prostu, no. Musimy zbalansować składy. Więc to nie jest sztuka, że macie kilku graczy, którzy potrafią w to grać i łapią i wygrywać, tylko żeby właśnie pomóc drużynie, która nie do końca umie. Nie są zcywilizowane składy, dokładnie. Musimy zcywilizować składy bardziej. Aha, dziękuję ci bardzo serdecznie, pało głupia. No co ty robisz w ogóle? Chłopcu nas zabił. Dobra. Co on to zrobił? Dawaj to drewno. Dobra, ty se tam siedź na tej wieżyczce.
Oni tam już idą, a bo tu wodą można. Tu wodą można? To ja idę tam zobaczyć. Co tam się dzieje? A, bo tam wodą można dojść. Wezmę trochę kamienia. Te palą nam się, dobra, to nie możemy zrobić takiej. O Jezu, z drewna robią. Dobra, o Jezu, to trzeba zrobić z kamienia, a nie z drewna, bo to wystarczy jedno podpalenie i dzidzi. Patrzcie, Korvo już biegnie. O, wzięli naszą jedną flagę. Oho, wodę wlałem. To dobrze? Chyba dobrze. Nie! Już idę, już się rozwalam. No, właśnie. Podwodnym przejściem przeszedł. O, się utopię! Utopię się, kurwa! Wygraliśmy w końcu pierwszy raz. Przewaliłem 12 tysięcy w kasynie i beka z ciebie, Tomasz, beka z ciebie, no. Trzeba było po prostu wziąć, nie przewalać w kasynie. Trzeba było sobie kupić pizzę, trzeba było sobie kupić piwko, trzeba było sobie pooglądać fajny film albo u Bonkola sobie posiedzieć na live'ie. Albo trzeba było dokładnie. Też chłopiec, jakbyś już se babę zapłacił na godzinę, to byś już miał coś z tego przynajmniej. Bo byś się pociupciał. Cieszę się, że jesteście. Al podkreślenie KAPPACHIN0 jest szefem od 30 miesięcy. A, no to witam cię, Al Capacino, za 30 miesięcy. Pozdrawiam, dziękuję. No kto to kurwa tu postawił? No. Praca. Ja zrobię giga fajne tunele zaraz. O, no i tu już jest tunel. Ty, co tam się dzieje u góry, panowie? Oho! Ale rozdupcone! Co tam się dzieje, panowie? To jest infrastruktura krytyczna. Są inne niż Wilhelm, właśnie usłyszałeś przed chwilą. No tam jeden gość u nas jest i se bekę robi, Korvo. No niestety, to sensu nie ma.
Chłopce u nas na spawnie stoi i sobie po prostu nawala w naszych, którzy nie mogą się zespawnić. No myślę, że to nie jest jakoś super... super wesołe. No bo ja tunel buduję, żeby tam połączyć to. Oho, i bardzo dobrze, że oni tutaj nie mogą wejść. No i ciul. No ale... Haha, wam się rozdupcył budynek! Ale beka, jakie frajerstwo! Żenada! Boże, jaki wstyd! Ale wstyd, ja bym już wyszedł z gry, jakby mi się tak rozwaliła wieża. Ale bambiki, dokładnie. Boże, jaka żenada! Bardzo dobrze, rozbudowuj to, tak jest. Trafił mnie łucznik. Dobra, ja też tutaj musimy taką zrobić. Ale oni mają jakieś, oni wydają na bomby i rzucają nam bombami. Dobra. Nie, 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 on tam bombkę wrzucał. Dobra. Ajajaj. No oni są u góry, to nie fair, bo będą nam skakać na łeb. Kurwa mać. Nie jesteśmy w stanie wyjść stąd. Nie możemy zrobić szerszych ścian. Mogę je tutaj poulepszać tylko trochę. A ja nie mam nawet, kurde, tutaj elementów. Dobra, potrzebujemy trochę kamienia. Chłopco tam wierci na dole. Dobra, ile mam kamienia? 22, to jest za mało. No kurwa mać! I to z góry tu te bomby. My nie jesteśmy w stanie nic zrobić, patrzcie. No przecież oni mają easy grę. On se tu stoi i se czeka i zaraz rzuci znowu bombę. A, jeszcze czeka na mnie, nie? Żebym ja się zespawnił. Aha. Kurde, nie mamy, nie możemy kamienia niestety zrobić. Te
Czekaj, muszę Agario odepchnąć. Odepchnij wiadomość, dobra. Skupa, spadajcie. Nie da się niestety tego zrobić. Ja nie wiem, jak to rozdupcyć im, jak tam dojść, to łukiem się nie da rozwalić tego. Trzeba niestety zrobić wieżę wysoką, taką, żeby wyrównać się z nimi. Ale oni mają obstawę, my nie mamy obstawy, my nie jesteśmy w stanie tego tak zrobić. Ale nie mogę podejść, bo oni są u nas tutaj. Trzeba wziąć go, po prostu zabić tego korwo, nie? Bo on po prostu tutaj jedyny gra. Tam cały team to na tym jednym graczu tylko się opiera. Dobra. Dawać, dobić go. Jezu, serio. O, ładnie, ładnie, flaga padła. Dawaj, teraz jest szansa na rozbudowanie. Dawać, builder. Szybko, budujemy. Kurwa, no nie da się, bo oni mają ten most. A ja nie jestem w stanie tego mostu teraz zbudować tak jak oni. Bo ja nie mogę tu pionowo się wybudować. Sytuacja bez wyjścia, niestety. Dobra, widzowie. Fajnie się grało, ale niestety, no nie są wyrównane składy. To tam był jeden gracz, który po prostu robił 50 killi, a reszta to po prostu, no, towarzyszyła mu. A u nas niestety, ja nie byłem w stanie nic zrobić tutaj. U nas byli początkujący gracze, także mega niezbalansowana gra i się po prostu nieprzyjemnie grało. Totalnie nie było przyjemności z grania, no bo cały czas byliśmy w jedną stronę. To była gra do jednej bramki, nie? Ale grę polecam oczywiście, tylko trzeba się dogadać ze składami, muszą być zbalansowane, wtedy jest sens. Wtedy jest sens, nie? Oni tam wzięli gracza, który po prostu umie w to grać, a reszta po prostu jest, nie wiem, pierwszy raz grali. Cóż, takie są uroki gier, gdzie nie ma matchmakingu, nie ma ratingu i każdy po prostu musi umiejętnościami grać. To byli czasy, kiedyś to były gry.